czołem, drogi Ancymony. Jak zapowiadałem ostatnio, Błażej, jeden z widzów, wysłał mi paczkę i jest kurwa ogromna, ledwo wniosłem ją po schodach. Jedną rzecz już widzieliście, bo wam pokazałem, to jest pierwszy Xbox, którego przed chwilą w sumie wyczyściłem, zaraz wam go pokażę, ale wcześniej pokażę całą resztę tej paczki. Ona ważyła niemal 20 kg i nawet kurier zaczął rzucać przy mnie chujami, że musi wozić takie wielkie gówno, ale kurwa, gościu, płacą ci do chuja za to. W paczce prócz konsoli jest cała góra gier i filmów. Może od filmów zaczniemy, bo to pewnie was mnie interesuje. Będę je tak szybko przeskakiwał, póki nie trafię akurat na coś, co mnie jakoś szczególnie ujmuje. Polskie, nie lubię polskich filmów, szczerze przyznam. Tego reżysera to w ogóle nie cierpię. Jest tego cała masa, tutaj akurat są jakieś, o, Johnny Mnemonic, świetny film. Wydanie gazetowe, ale są jeszcze i boxy DVD i no, zobaczycie za chwilę zresztą całą resztę. Jestem zmachany, bo mam dość strome schody tutaj do sypialni i zwyczajnie się kurwa zsapałem z tą paczką. Dobra, tu już jakieś gry mi pod rękę podeszły. Przepraszam, że nie pokazuję też otwierania tego, ale walczyłem z folią, z kartonami przez chyba 40 minut, więc to nie byłby krótki film. Rayman 3 tutaj nam pierwszy wjeżdża na dwóch płytkach. Przyznam, że Raymana znam słabo, głównie z tych pierwszych części i chyba z Great Escape, czyli z dwójki. Trójkę sobie chętnie obczaję. No i nie ukrywam, że te gry mi pozwolą w tym, żeby powstało, kurwa, trochę więcej filmów jakichś z peceta. Tomb Raider 2, kolekcję klasyki komputerowej, pamiętam tą serię, kupowałem ją, tu chyba był Gears Soul River, jeśli dobrze pamiętam. Przepraszam, kurwa, jakoś inaczej ustawić. Dalej, Settlersy od 1 do 4. Settlersy są przeze mnie uwielbiane, szczerze. Saga The Settlers. Będę w to na pewno orał i będę z tego chciał kiedyś nagrać film, bo ja całe, wszystkie Settlersy, wiesz, zawsze uwielbiałem. Oprócz tych chyba najnowszych części. Tu następna świetna gra, Arcanum. Jeśli ktoś nie zna, to szczerze polecam. Wielki, wielki RPG. Dziś toporny jak jasny chuj, ale dalej to może być świetne. Bugów to miało od chuja, ale dało się przeżyć. To chyba każdy stary dziad, który jest taki stary jak ja, pozna grę. Nie mówiło się na to nigdy skoki narciarskie 2004 i tam inne cyferki, tylko zawsze mówiło się, że gramy w Małysza. No, jeszcze był Ski Jump, ale to było chyba u nas bardziej znane. Dobra, wezmę następną kupkę gier. I ekstra klasyka, Piraci z Karaibów. Pamiętam tą grę i w sumie nie wiem, czy mam z nim jakieś wspomnienia. Wiem, że ją tylko po prostu pamiętam. Z tego co kojarzę, to grafika była zajebista, naprawdę. Tutaj mamy... O, tu akurat mi Błażej mówił, że trafi się kilka pustych pudełek, więc tu z Simsami na przykład odkładam na bok. Tutaj mamy coś takiego jak Fox Jones, gra dla dzieci, dystrybucja Play. To jest jeden z tych grapów, którymi się jarali w cybermychach i tak dalej. To pewnie sprezentuje, nie wiem, siostrzeńcowi żony. Takie coś, bo ja raczej mi się to nie przyda. Brody in Arms Pack. Coś tu jest. Pudełko jest tak jakby po hiszpańsku. I wie co. A, dwie części. Road to Hill 13 i Earned in Blood. Mam to na PS2, ale zawsze się przyda wersja pecetowa też. Tu coś mi ta okładka mówi, ale mi cholernie pamiętam. To chyba było coś jak Wipeout? Nie pamiętam. Mega Race 3.
Jakiś ostry starć, bo w zalecanych wymaganiach ma jeszcze GeForce 2, 64 MB RAM-u i 500 MHz Pentium 3 procesor. Zobaczymy. Na pewno to sprawdzę. Wcześniej będę o tych grach też czytał, jak któryś jakoś w ogóle nie kojarzę. Far Cry 1, proszę bardzo. Akurat myślę nad serią z tej gry. Znaczy serią, z filmem o całej serii, tak powiem. Mota mi się język, bo jest jeszcze wcześnie dość. Zajebista to była gra i na pewno sobie ją odświeżę. O, Max Payne, 1 i 2. Też mi się w kolekcji przyda. 1 mam na PS2, 3 mam na PS3. No to 2 będę miał na PC-ta akurat. Muszę w ogóle kupić napęd do kompa. Wtedy to wszystko sobie będę mógł sprawdzać. Następna kubka, tu się mi się taka mała wzięła. Tunkar, to pamiętam, to jest takie kurwa karty z ludzikami z wielkimi głowami. Taka popierdółka w sumie właściwie. Nic specjalnego, ale jakoś, nie wiem, zapamiętałem tytuł. Worms Armageddon, moja ulubiona część Wormsów, najlepsza jaka wyszła. Nie ma płytki, może się znajdzie jeszcze w kolejnej kupce, bo tam jest kilka płyt w kopertach jeszcze. Lionheart, to był też dobry RPG, pamiętam i mi się podobał, nie wiem jak będzie teraz, na dwóch płytkach. Kurde, to było chyba coś jak Baldur. Epicka przygoda w średniowiecznej Europie i to było od Black Isle Studios. Kurde, no pamiętam tą grę, ale nie pamiętam o co tu chodziło. Gra twórców Baldur's Gate, Fallout i Icewind Dale. Będę sprawdzał na pewno. Coś mi ta gra jakoś w głowie siedzi, ale nie pamiętam. Vice City legendarne, GTA Vice City. Dysk pierwszy, dysk drugi, patch polonizujący. To jeszcze z czasy, w których internet nie był jakoś w każdym domu, że tak powiem. Vice City, no co tu dużo mówić. Vice City to Vice City, legenda. Każdy to chyba zna. I kolejne Wormsy. Worms 4, totalna rozwałka. Przyznam, że te części 3D już tak działy dla mnie przynajmniej chujem. Ale jako, że Błażej się popisał i to wszystko wysłał, to sprawdzić będę musiał na pewno. Wiem, że tu jeszcze chyba jakieś części Wormsów będą w tej paczce, bo mi mignęły. Ale no, kurde, w ogóle zajebiście zachowane pudełko. Nie wiem, który to jest rok wydania. W zalecanych ma Windowsa 2000 XP, więc to raczej pierwsza połowa lat 2000. Następne gra, a raczej gry w sumie. Soul River 2, Blood Omen 2 i Legacy of Kain Defiance. Myślę, że ta gra ma naprawdę wielu fanów, ta seria. Ja zawsze wolałem Blood Omena od Legacy of Kain, ale no, na pewno sobie to odświeżę. Co my tu mamy? O Jezus Maria. Robin Hood, legenda Sherwood. Jedna z tych gier, które każdy powinien ograć. Później były Desperadosy jeszcze i tak dalej, ale Robin Hood, ten pierwszy właśnie z Ekstra Klasyki, to było mistrzostwo świata. Jedno z takich gier, które się nigdy nie starzeje, to nawet grafika jest nadal ładna. Na 100% coś kiedyś z tego powstanie. Rayman, szalone kurliki. Nie króliki, nie myli z królikami, kurliki. Nawet paragon się tu ostał. 7 dyszek ta gra kosztowała. Jezus Maria. Nie wiem, który to jest rok. Zawsze patrzę na wymagania przy takich starszych grach. No też Windows XP jest zalecany. Gra nie działa z GeForce 4 MX. To pewnie okolice 2005-2006 roku. Nie wiem, jakoś te króliki, chyba nigdy nawet nie grałem w żadną grę z nimi. O Jezu, popatrzcie tutaj, co się trafiło. Edycja kolekcjonerska Lary od 1 do 6. Ja najbardziej lubiłem 7 akurat, ale
No, te starsze części, kurde. Idealne pudełko do tego, żeby zrobić materiał o całej serii Larego, bo siódemkę pewnie gdzieś mam. Kurde, no. O, jeszcze po polsku widzę, że jest. Jeśli ktoś nie pamięta, co to jest za gra, no to to jest tak pokrótce przygodówka, w której jesteśmy starym przegrywem podrywaczem i wyrywamy babki i pierdolimy jakieś kocopoły. Zajebista gra z zajebistym humorem, no i raczej dla dorosłych. Chociaż jakieś cycy tu nie latają. Bierzemy kolejną kubkę. I na start Ghostmaster. Nie wiem, ilu z was pamięta jeszcze taką grę, ale to było... Jezu. Nie pamiętam gatunku, ale to były takie różne plansze, na których łapiemy duchy i tak dalej. Nie wiem, czy można było jeszcze grać duchami? Chyba tak. Nie będę się bardzo rozwodził, bo nie pamiętam za wiele szczegółów o tej grze, ale dobrze wspominam. O, i o tym mówiłem, kolejne Wormsy właśnie. Worms 3D, czyli ta pierwsza część tych trójwymiarowych Wormsów. Boże, jakie to ma małe wymagania. Kiedyś pamiętam, klatkowało mi to na najniższych ustawieniach. A dziś to się wydaje, jakby miało pójść na najgorszym telefonie. Sprawdzę, czemu nie mam sprawdzić. Sprawdzę pewnie te Wormsy. A nuż mi się teraz po latach spodobają. Tu tajemnicze pudełko. Settlersy. A może tam nie było płyt? Nie, były płyty w tamtych pudełkach. Może mam podwójne kopie w takim razie. Settlers 3 z dodatkami. O! Misja Amazonek i nowe misje. Trójka chyba była moją ulubioną częścią, jeśli chodzi o Settlersy. Następna gra. Bionicle. Bionicle, Bionicle. Byłem za dzieciaka fanem Lego, ale Bionicle nigdy nie lubiłem jakoś. Nie wiem dlaczego. Grę kojarzę, ale to chyba był jakiś krab, z tego co pamiętam. Następne GTA Trylogie, czyli jedynka, dwójka, trójka. Kurde no, czwórkę mam na PS3, piątkę mam na PS4. Teraz się prosi, żeby nagrać kiedyś film o całej serii tak samo. GTA nie będę się rozwodził, bo każdy zna. Syberia, jedynka i dwójka, czyli coś, co fani przygodówek znać powinni, a jak nie znają, no to niech się dokształcą, bo nie wypada nie znać, szczególnie jedynki. Trójka chyba się pojawiła nawet na konsole jakiś czas temu. Muszę iść po następną kupkę gier. I tu już, wezmę to spod spodu, wiesz, że Błażej był fanem Wormsów. Kolejne Wormsy, Worms Force. I też w idealnym stanie, kurde, stary, nie wiem, gdzie trzymałeś tej gry, ale one są zachowane idealnie. Ja już w ogóle myślę, gdzie mam je wszystkie ułożyć. A Wormsy, no, Wormsy w 3D kolejne, tylko tu chyba był jakiś patent, że się walczyło pomiędzy dwoma zamkami. Ale nie będę się wypowiadał, bo nie grałem. Następne Settlersy. Dziedzictwo to już te takie najnowsze części chyba. I w nie, przyznam szczerze, nigdy nie grałem. Nie wiem, ile tu ma być płyt. Nie, jeden CD, czyli się zgadza. To są jakieś legendy, więc to jest chyba dodatek. Tu są jakieś misje dodatkowe. Przez chwilę myślałem, że gość wygląda jak kurwa jak Jarosław Kaczyński. To są też chyba jakieś dodatki, tak mi logika podpowiada. Co my tu mamy? Cóż to jest? Mecz Polska-Norwegia, eliminacje Mistrzostw Świata 2002. Ukraina-Polska, Polska-Portugalia, to chyba teściowie odstąpię, bo ja się sportami żadnymi nie interesuję. Lost, czyli Zagubieni, czyli gra na podstawie serialu, którym wielu ludzi się mocno pałuje. Nawet poradnik jest, to jeszcze te dobre czasy, kiedy gry były zajebiście wydawane, nie kosztowały milionów, były w pudełku i
w pudełku była płyta z grą, a nie jakiś zjebany kot. Oglądaj Los Zagubieni na TVP1. No dzisiaj bym to mogło tak zamazał raczej. Sprawdzę. Nigdy wam szczerze powiem, że w to nie grałem, bo nigdy nie byłem jakoś fanem serialu, ale dużo dobrego słyszałem o tej grze i o serialu też. Zapowiedź ostatnia na konferencji Microsoftu. A tu proszę. Akurat jedyneczka do ogrania. Stalkera. Jednej z moich chyba nawet, nie powiem, Metro jest chyba moim ulubionym postapo, a Stalker jest zaraz za tym. Kto nie znał, ten zagrać musi. Tu mam jeszcze poradnik do gry, ale myślę, że ja wszystko z tej gry będę dobrze pamiętał. Już 15-16 minut, a jestem w połowie. Pet Racer, Pet Soccer. Nie będę o tych grach gadał, bo ja nie wiem, co to jest. Chociaż nie wiem dlaczego, ale kojarzę okładki, nazwy. Tomb Raider, legenda. Nie grałem. W ogóle nie znam jakichś za bardzo tych starszych Tomb Raiderów. Mówię Tomb Raider, bo tak się mówiło, jak ja byłem mały. I każdy nie mówił Tomb Raider, tylko Tomb Raider. Sprawdzę. Nie znam tych starszych części właśnie. Biorę następną kubkę. Chyba się trafi troszkę więcej filmów niż gier. Ring, czyli krąg. Azjatyckie horrory są spoko, to było naprawdę spoko. 7 też naprawdę zajebisty film, jeśli ktoś nie zna. Może będę to kładł tu i zaraz te filmy zdejmę. Spider-Man, Klątwa Jadu. Jest chyba VCD, o Jezu, zapomniałem, że było coś takiego jak VCD. To chyba jest kreskówka. Stomp Out Loud and Brooms. Nie wiem, co to jest. Jakiś muzyczny. Nienawidzę filmów muzycznych. Pan i Pani Smith. Chyba nie oglądałem. Kolejne mecze. To całkiem dużo tych meczy. Z ekstra wywiadami i tak dalej. Tu teścia kolekcję zasili. O, jeśli ktoś tego nigdy nie widział, to polecam. Czarny kot, biały kot. To jest film Emira Kusturicy. Serba bodajże. Przezajebisty, naprawdę genialny. Wezmę to jakś tu poukładam. Kolejny klasyk. To nie byle jaki. Bo Duna. Kto nie znał, też powinien poznać jako fan gier tym bardziej, bo gry też się pojawiały w świecie Duny i były przezajebiste. Wezmę te filmy, bo odłożę na podłogę. Stronę Marrakeszu. Chuj wie co to. Asterix i Obelix, misja Kleopatra. Plotka. Femme Fatale. Wabank. Zajebisty soundtrack był w tym filmie. Cena przetrwania. Nie wiem, co to jest. W okładce wnoszę, że to chyba jakiś kupsztyl. Ale filmy, które są kupsztylami, też są potrzebne, pamiętajcie. To pewnie nigdy tego nie odpalę. Kariera Nikodema Dyzmy. Serial. The Ring 2. To jest chyba amerykańska wersja. Bo były dwie. Amerykańska i japońska. I Życie jest piękne. Też bardzo spoko film. Dobra. Lecimy z kolejną kubką. Tu jest chyba jeszcze taka jedna duża z filmami. Zaraz będą dalej gry. Dobry Wojak Szwejk. 8 kobiet. Jakiś pianista przezajebisty. Jeden z moich ulubionych filmów, szczerze mówiąc. Piąty element tak samo. O Jezu. W sumie widzę, że Błażej sobie drukował chyba okładki i sobie wrzucał to do normalnych DVD boxów. Fajny patent. Kill Bill, Mistrzostwa Świata nie wypada naprawdę nie znać. Jeden z moich ulubionych filmów, a tym bardziej, że teraz Ghost of Tsushima wyszło, więc warto zobaczyć. To są też takie samurajskie klimaty. Zwierciadło nie znam. Zły porucznik. O Jezu.
film jeszcze w folii. W sumie nie będę rozpakowywał. Ale Zły Porucznik jest spoko, to jest ten nowy, bo kiedyś wyszedł z... Jezu... Harvey'em Keitelem chyba. I ten nowy w sumie nie wiem, czy go oglądałem, ale zobaczę. Najlepsze występy Jerzego Kryszaka. Czarna Żmija. Chłopiec z latawcem. Nie wiem, co to jest. No, pewnie jakiś tam o biednych dzieciach z jakiejś Indii albo coś. Uprowadzona też w folii. Bunkier SS. Jezu, to jest taki... taki horror z dupy, ale on jest tak z dupy, że on jest aż spoko. Ja to oglądałem za dzieciaka. To jest, Jezu, 2000 rok chyba jakoś. I... kurde, no to było gówno, ale to się fajnie oglądało. Ciekawe, jak się zestarzało. Moje wielkie greckie wesele. Apokalipto. Folii kolejny film. To jest chyba z BP. Włażej gdzieś tankuje na BP i zbiera punkty i pewnie dostaje za to filmy. I ostatni tutaj z tej kubki. Miś. Legendarny. I ostatnia grupka filmów. Tu mi się akurat pudełko z mojej winy rozjebało. To jest wielka kolekcja świata według Bandich. I szczerze powiem, że to jest jeden z moich ulubionych seriali ever, jakie kiedykolwiek wyszły. Jacyś przyjaciele i inne takie rzeczy się chowają przy Alu Bandim, który by najebał ich tam wszystkich jak psy. Pola śmierci. Jezu. Kojarzyłem ten film. To jest coś o Wietnamie chyba. Ale mogę się mylić. Wiem, że chyba klasyk taki. Intersection. Coś mi świta. Boże, gdzie ja układam filmy? Tu osobną kubkę na nie zrobiłem. Pan Samochodzik. Pan Samochodzik i Niesamowity Dwór. Jezus Maria. O! Kolejny Kill Bill. Jedyneczka. Na DVD. Super. Odświeżę sobie, bo chyba na Netflixie nie ma. I Kill Bill 2. Zajebiście. Nie będę się powtarzał. No, nie wypada nie znać. Drugi Apokalipto. Też w folii. Eddie. Taki film o żulu, który ma dziecko. Jakie? D. Tutaj właśnie wspomniani Bundy, rodzina Bundych. To chyba było właśnie stąd. Tak, to jest takie kurwa jebitne pudełko z płytami. Tylko no, rozjebało się, no miało prawo. Miało prawo się rozpierdolić. To musi być wiekowy, ja chyba pamiętam nawet jak to było gdzieś tam w sklepach. Tu mam kolejnych Bundych. 8 płyt DVD. A, one są chyba pomieszane, po prostu. Ale no, to zasili kolekcję, kurwa. To są odcinki, 1, 8, 9, 16. Kurde, będę musiał gdzieś kiedyś dorwać, bo to jest z tyłu Kelly. Hehehe. Dalej, Hitchcock, Ostatnie Cięcie, Pielgrzym według Paulo Coelho i Wizardy 8. O Jezu. Cóż tu się stało? Oczy, uszy. Ale gry chyba działają, tylko są pomazane. Nie wiem, Błażej może ma dzieci i dorwały się do płyt. Głupi i głupszy 2. Nie. Jedynka była spoko, dwójka to kupsko. Inni. Jezu. Armageddon. Bardzo spoko film takich. Inny horror, nie z jakimiś wyskakującymi dziadostwami. Chłopaki nie płaczą. I dobra, idę postawię gier. I ostatnia kubka gier prezentuje się tak. Mass Effect, którego przed chwilą wyjąłem z folii. Nie będę otwierał, bo tam jest kod. Mass Effect 2. Nówka sztuka. Przed chwilą przyciągnąłem folię. Tu na PS2, w ogóle tu kilka gier było zamknięte, tak owinięte papierem jako niespodzianka. I to jest jedna z gier, Guitar Hero 3,
Legends of Rock. Nigdy nie grałem w Guitar Hero, przyznam się szczerze, bez bicia. I dzisiaj wyciągam PS2 i sprawdzam, jak co, z czym to się je. Scooby-Doo, Mystery Mayhem na pierwszego Xboxa. Nie wiem, czego się po tej grze spodziewać, totalnie. Silnik Renderware, to jest chyba... Nie był ten silnik, który był w GTA 4? Razer Hell. Też na pierwszego Xboxa. Chyba po niemiecku. Ale cóż to jest, to ja nie mam zielonego pojęcia. O proszę. Mortal Kombat Deadly Alliance. Na pierwszego Xboxa także. Pięknie. Dawno nie grałem w żadnego Mortala, a te nowsze jakoś mi się nie podobają. I dwie gry na PS3 się tu nawet znalazły w zastępczym pudełeczku. Resistance pierwszy. Mam go już na półce, ale w sumie co mi zaszkodzi mieć drugą kopię. Na wszelki wypadek, jakby ta pierwsza gdzieś mi się zniszczyła czy coś. FIFA World Cup Brazil 2014. Tego pewnie nigdy nie uruchomię, ale w kolekcji już będzie. Chyba mam to nawet na... Boże, na PSP? Nie, nie może być. O! I Settlersy, podstawka do tych gier, które myślałem, że są dodatkami. Numer seryjny mogliście zobaczyć, ale to jest do wpisania tylko CDK, a nie żaden kod Steam. I tu jeszcze jest tajemnicze małe pudełko, w którym chowają się następne płyty. Zobaczymy, cóż to jest. Mam nadzieję, Błażej, że to nie są piraty. Rayman, Tomb Raider, Angel of Darkness. Kurde, fajnie. Kolejna część Tomb Raidera. Tu? Legacy of Kain Defiance CD Action. Jezu, pamiętam nawet ten numer z tą grą. Grę proszę instalować w wersji instalacja maksymalna. Coś tam wtedy było z tym nie tak. Lesz. O, jeden z moich ulubionych RTS-ów ever. Original War. To w ogóle była tak średnia gra tak naprawdę. Ale... mi się ona cholernie podobała. Jeszcze jako dodatkowa, pełna wersja gry The Partners. To była taka podróbka Simsów, jeśli dobrze pamiętam. Dalej. Tomb Raider Angel of Darkness następny, tylko teraz wydanie gazetowe. Ja zawsze mówię, zbieram wszelkie gry i mnie takie... takie zdobycze, takie paczki jak to, co teraz wam pokazuję, mnie cholernie cieszą. Chłopaki nie płaczą mi serio, sam pierwsze starcie, Jezu. Ja chciałem w to niedawno zagrać, chłopaki nie płaczą. I w końcu zagram, muszę tylko napęd do kompa kupić. Ale tego tu jest. Od cholery. Kolejny Angel of Darkness, trzecia płyta. Może wezmę to, od razu zrzucę tutaj, żeby właśnie się w komplecie znalazło. Proszę bardzo, Play Extra. To są chyba trzy pełne wersje gry. Fallout, Fallout 2 i Fallout Brotherhood of Steel. Czyli ta taktyczna trzecia jakby część. Co my tu mamy dalej? Soul River 2 i... NVIDIA NForce 4 Series Utility CD. Chuj wi. Co to jest? Sorry, zawalenie w statu. Lesz. Następne. Boże, film już trwa pół godziny. Warcraft 2 Battle.net Edition. I Baldur's Gate Gold, Alone in the Dark, Koszmar powraca, R2150. To są pełne wersje, czy jakieś dema, czy... nie wiem, jakieś patchy, trailery. Deus Ex 1, Robin Hood, Defender of the Crown i Dinos and Bubbles. Deus Ex się przyda bardzo.
bardzo, bardzo nawet się przyda. O Jezu, ja tu widzę jeszcze kilka cudów, ale to już koniec, obiecuję wam. Lary 7, już mam wszystkie części. Sam i Max, sezon pierwszy, Mythos i GT Legends. Super, jest Lary. Zaraz powędruję do pudełka z resztą części. Już koniec, obiecuję wam. Za chwilę się to wszystko skończy. Ship, coś pamiętam. Cold Zero, ostatni sprawiedliwy. To była chyba polska gra i to było takie ostre gówno. Ale to tylko moje jakieś tam wspomnienia z tyłu głowy. Ostatnie dwa pudełka. Filmy akurat się trafiły. Piano Bar i Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy. Może to będzie pierwszy film z serii Star Wars, który zobaczę. Tak czy inaczej. Aha, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Już po nią idę. Ostatnią, największą rzeczą w pudle było to. Pierwszy Xbox, on nas się tu nie mieści w kadrze. Może wezmę, tak zrobię. Pierwszy Xbox w stanie idealnym, lekko zakurzony co prawda, ale już go otworzyłem. Już go wyczyściłem w środku, wyczyściłem wentylatory. Pozostaje mi jedynie dokupić kabel do podłączenia do telewizora i pada. I sprawdzimy czy hula. Podłączyłem go do prądu, bo kabel zasilający taki jest łatwo w domu znaleźć. I śmiga, uruchamia się bez problemu, napęd też śmiga, ale no nie mam jak sprawdzić tego, czy przesyła obraz, ale myślę, że patrząc na to, jak on wygląda, jaki był czysty w ogóle w środku, to raczej nie będzie z nim problemów. Ja go chętnie będę testował i stanie w honorowym miejscu. Jeszcze muszę go trochę tu wyczyścić, bo on ma masę tych wgłębień niepotrzebnych, jak w PS4 niemal. Się zbiera cały syf. Będę musiał wziąć patyczki do czyszczenia uszu i to wszystko wypucować. Ale no, cholernie dziękuję Błażejowi za tą wielką, ogromną 20-kilową pakę. I nic to. Będę to wszystko testował. Muszę tylko kupić, jak wspomniałem, napęd do kompa, bo niestety nie mam takiego. I zaczną się testy. Na pewno powstanie sporo filmów z Settlersów, powstanie coś z Larego, powstanie z Robin Hooda, z tych Wormsów 3D znienawidzonych, chyba ze Stalkera myślę. Masa gier, z których będzie mogło coś powstać. A czy dobrego, czy niedobrego, to wy będziecie musieli ocenić, bo ja swoich filmów nie będę oceniał. Dzięki za oglądanie, dziękuję raz jeszcze ogromnie Błażejowi za pakę tego całego dobra i trzymajcie się, Ancymony, w zdrowiu i do usłyszenia wkrótce.